Ej, witam serdecznie, tu Elżbiet Iron i zapraszam Was na nowy odcinek z gier Fable 3. W poprzednim odcinku zdobyliśmy sobie, no upolowaliśmy sobie gnomy w mieście Aurorze samej chyba. To się tak? Miasto? Tak, miasto Aurora. I popchnęliśmy sobie trochę tą główną zadanie, bo tu już wszystko mamy z tego, tu... Będzie już mamy te gnomy. Tu muszę się wybrać, ale tu się wybierzemy jak... Zrobię to teraz zadanie, które mamy. Mamy powstrzymać kradzież w pubie na rynku Bowerstone. Trzeba pomóc Paige. Czekać coś trudnego to będzie? Chyba nie. Zresztą nie pamiętam, co to było. Just so you know we mean business, I'd like one of you to give us trouble, so we can kill him as an example to the rest. Ej, panowie, teraz ja was ciukam. Królową chcecie zabić? O Jezu. Ja wam zaraz pokażę. Czekajcie no, wy cwaniury. Wow. Yes, mamy go. Well met, my lady. It is no longer advantageous for any of us to frequent the hideout in industrial. Instrukcja Nigela Ferreta. Notatka napisana przez Nigela Ferreta opisująca drogę do jego kryjówki. I klucz do kryjówki. Co wy na to? Pomogliśmy wam. Nie, wszyscy chyba teraz będą neutralni. Wcześniej wszyscy byli na nas źli, bo... No jednak miałam podniesione te podatki, może... Nienawiść. Boże, to tłożysto, co ty chcesz ode mnie? Tak fajnie ta ścieżka nas prowadzi. Nienawiść. Tak, nienawiść, ale gifty dają. Potulmy jeszcze turę naszą i idziemy w przygodę. Dobrze, chodźmy. Pa wam wszystkim. Pa. Gdzieś na dół coś jest, ta skryjówka jego. Tutaj jest, tak. Kryjówka. No wow. Jeszcze niech będzie napisana kryjówka tego Ferreta. Też by było wiadomo, gdzie. Okej. Okay. Coś się nam kryje. I'm not prone to hyperbole, but this is a significant inconvenience. A, czyli ten Ferret jest zły. Perform the specific services for which I employ you expeditiously. Killer! No raczej im to nie wyjdzie. Mogę się cofnąć? No chodźcie, wejdźcie sobie ten w czary moje. No chodźcie. Oni wiedzą, że... Ładne wykończenie. Kurde, pomyliło mi się, wiecie co? Nie, to patrzyłam tam jakiś odcinek w tym, co wam mówiła, że... Brońka nam się ulepszyła. Nie ta akurat, ta druga, ta... Biała broń. Ten nasz mieczek. Ulepszył się ze względu na... co tam było? Kurde. Wiedziałam przed tym nagraniem i teraz zapomniałam. Ale nie, to nie było, żeśmy ten... pieniądze wydali.
Gaściło coś słabych tych najemników, żeś się najął, zaś następny. Jak głupieszca. Głupieszcowi też nie wyszło coś. Jakieś więzienie. No, można ten? Wypuścić można. No to uciekaj, no. Cię porwali. Taka to broń jest okej. Okay. Powiem, że jest jakaś super wypaśna, pomimo że chyba ma najlepsze obrażenia. Ale nic poza tym. Ewentualnie tak jak mówię, jak ulepszymy któryś ten. Ulepszymy sobie ją, to na pewno będzie lepsza. I believe I can state with relative confidence that your efforts are in vain. Even should it transpire, nie bądź taki pewny. Zaraz zobaczysz. This door is completely impenetrable. In addition to which, this cell contains a secret egress through which I may abscond when I desire. Meanwhile, my compatriots shall brutalize your person. Buźka nam. Wow. No, nie mają to kurde. Naprowadzające te czary. Kończ się, dwóch sakerów. Dobrze, jeden z głowy. Nie tak blisko podchodzisz. Ciach go. Zaraz on nas ciach zrobi. No come on, szybciej byś przeładowywała. Kurde. Dobrze, mamy to. Mamy to, udało się. Co ty na to, cwaniaku? You haven't lost your touch. I'm surprised his men were foolish enough to fight you. Now, truth be told, my superlative intellect notwithstanding, it would appear this is not in fact the specific cell. Ha, dobrze ci tak. The one with the secret exit has two beds. Łóżka, a tu masz jedno. You have prevailed, your majesty. I concede. Propozycje. Ja ci powiem, że ja się już nie bardzo interesuje mnie ta twoja oferta. Ilością gotówki? Ciekawe. I tak mam więcej niż ty. Poważnie, ja tyle w 10 minut zarobię, jak nie więcej. Łachudro, sam jesteś kuźwa, łachudra. Łachudra idiota. Siły bandytów Nigela Ferreta zostały pokonane, a sam pan Ferret pozostanie w klatce do końca życia. Które zważywszy na brak jedzenia i wody nie będzie zbyt długie. No, dobrze ci tak. Aha, pewnie wróciliśmy już do kurpca. The treasury is simply bursting with wholesome gold. I sometimes spend hours staring at this glorious accomplishment. Our wealth surpasses all expectations. I must congratulate you, Your Majesty. No, dzięki. But the kingdom demands your attention once more. The time has come to make a decision on Albion's drinking laws. Picie alkoholu. Under Logan's rule, our citizens are restricted in the amount of alcohol they can purchase per day. No nie wiem, czy to takie fajne, żeby się rozpijali nam. And yet many respected members of the community think the law does not go far enough. They would like alcohol consumption wholly abolished among the commoners. Ciekawe, co będzie dobra decyzja jaka. That it leads to improper behavior and raucous public spectacles.
No. Nobles are willing to pay handsomely for the change in policy. Pewnie zostanie tak, jak było. Themselves would like the restrictions completely lifted, claiming they infringe upon their freedom and their rights. You cannot please everyone, Your Majesty. No, raczej nie. You must make a decision. No, musimy podjąć decyzję. Zabrać używanie alkoholu, otrzymać ograniczenie. Znaczy, dobre jest, żeby znieść ograniczenie pić. Jej, koniec świata, pijmy dużo. Beczkami. No, pewnie tak. A tyle? To... Aha, już mamy zaś ten... You have a busy day in the throne room ahead. Aha, czyli już mamy ten. Dobra, dajmy maksymalną liczbę tych pieniążków. Tam jest chyba milion, można maksymalnie. Tak. No. Zdecyduj otwarcie Akademii Brightwall, rozważ propozycję osuszenia jeziora Bauer, spotkaj się z zatroskaną i bogatą obywatelką. Samuel, the head of the Brightwall Academy, is ready to plead his case. Dobra. I sincerely hope he isn't after a handout, though I'm sure Master... Nie, otworzymy tą Akademię, obiecaliśmy, więc... Jestem zamknięty, otwieraj, że... Bredoto. I nie opowiadaj mi żadnych bajek. Dobrze, udamy się może do... Może nie do sali tronowej, ale chętnie bym skoczyła sobie tam do... Dwa zadania? Jakie dwa zadania? Aha, bo to... I ten więzień, ale to nie bardzo... Naprawię sobie już szybko wszystko. Może skoczymy sobie właśnie tu, do tego Driftwood, to się nazywa. Musimy się teleportować do Mielfield. Mam nadzieję, że pamiętam drogę mniej więcej, jak tam iść. Bo to też trzeba sobie... W pewnej strony idzie się. Dobrze, zobaczymy, czy pamiętam drogę. I zaprowadzę was. Nigdy tam jeszcze nie było, ale... zaś jakieś kruki. Aha! Pa! Okej, powinno się iść tu i tu do góry, tu, ale to są ci... Aha, ulepszyło nam się. U góry nam się pokaże. Świetność, zdobywasz szybciej pieczęcie. Aha, czyli myślałam, że można ten. Teraz sprawdzę sobie jeszcze szybko. Też wiadomo, pieczęcie bardzo chętnie się przydadzą nam. Chciałabym, tak jak mówię, wszystko odblokować. I będzie, tak mi się wydaje, że uda nam się te wszystkie. W ogóle go trafiamy? Tak, trafiamy, okej. Okay. Ja myślałam, że czekajcie, szybko sobie zerknę, że... Tę brońkę można... Gdzie jest ta broń? Aha, bo dopiero żeśmy... No faktycznie ten... Faktycznie żeśmy... Robili tu i przy innym też. Dodatkowych obrażeń. To by było fajne, ale przełamaniem ciężko to będzie zrobić. Okej. Okay. Wróćmy się. Naszą podróż do Driftwood. Już nikogo nie ma. Raczej też nie ma żadnych bandytów nigdzie w tej okolicy. Tą stronę się gdzieś szło? Czy nie? Nie, tu było to śmieszne, to takie cosik.
Ja może bardziej w tą... Aha, pewnie tak, gdzieś tu... Wow. Okej, 3 strzały na wilka. Cztery. O, w ogóle trafiamy cokolwiek. Okej, mamy to. Gdzieś tu w tą stronę. Gdzieś do góry. A wy co wy tacy jacyś... A lady. A weź się, Szymki, kobieto. Nie wiem, czy tu gdzieś tą stronę, czy dalej. Ale chyba dalej, tak. Tam do góry, o. Co tam zaś? No, pokaż gdzie. Co tam ciekawego znajdziemy? Pewnie złoto, albo jakiś... Ten klejnot, szmarek, no. Okej, musimy się tu w tą stronę udać. A, tutaj. No, hej. I tu w tą stronę. Co tu w ogóle jest ten? Co to za... Mogę to przeczytać? Nie. Okej, tam widziałam jakiegoś wilka, którego nie trafiamy. No come on, przed tobą jest. O, ładne. Tam jeszcze z boku chyba jest jeden. Tak, jest, leci już do nas. Żegnamy. Okej. Jeszcze coś? Słyszę. A tam skarby są. No, podoba mi się to, dobrze. Czekaj, piesek, najpierw sobie otworzę skrzynkę. No dobrze, już tyle, nie szczekaj. Słyszę. Przywołania stworów. Dobrze, pokaż. No, i tam też są, tam są dwa gnomy w Driftwood. Sobie je załatwimy. To będziemy. Okej. Okay. Od tej ścieżki musimy jeszcze chyba cały czas prosto. Tak, Driftwood. Jej, mamy to. Tam jakieś zadanie się pokazuje. Ciekawe, czy faktycznie ktoś tam jest tutaj. Tak, pokazuje nam teraz ten Driftwood. Zamorską infekcją hopsów. Okej. Okay. Dobra, spoko. Zrobimy sobie jeszcze zadanie. Tam jest srebrny kluczyk. Nie wiem, jak do niego iść, podejść. Miejsce do kopania. No gdzie? Tylko psa tam nie uderz. Naszego wiernego pieseła. Dłuchuję własnym skokiem. No, zawsze marzyłam, no. Zawsze o tym marzyłam. Długie włosy skokiem. Dobrze, ponoć od nabrzeża w lewo. Od nabrzeża w lewo. Chyba. Nie mam średniego pojęcia, by to zgadywać. Tu coś jeszcze jest. A tam jakaś skrzynka jest, może... Gdzieś tam w skrzynce ktoś coś zostawił. Następne tatuaże. No płyńże. Come on. Gdzieś lewą stroną trzeba się trzymać, więc... Chodźmy cały czas prosto, może znajdziemy.
Ktoś tu też był? Jakaś łódź. Łódź łodziowa. Trzymajmy się na lewej strony. A może co znajdziemy? Gnumie, gdzie jesteś? Ja cię chcę znaleźć. I zaprowadzić do kolegów. Gdzieś tu będzie? Na razie to ja nie słyszę nic. Nic ani nikogo. Tam na dole? Nie. Tam jeszcze jakieś miejsce do nurkowania jest. Możemy tu zeskoczyć sobie? Tak, możemy. Dobrze, popatrzmy, co tam jest. Tam jest jeszcze skrzynka diament. No taki średnio bym powiedziała. Średni skarbek. A tu w tej skrzynce? Coś tu mamy. Niech sobie raz zrobię, no. Okej, jest, bo jest. A nic poza tym. Nie! Chodź tam, chodź. Tup, 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 tup. Jeszcze trochę. Skacz. Jejku, co to było? Nasłuchujmy się. Kurde, gdzie ten gnom jest? Gnomie, gnomowaty. Może aż z takiej odległości go nie ten... Nurkuj! Może taki mały skok jest, a nie gdzie tam nurkuj. Tam nie widzę go. Może gdzieś tu? Ogłądzisz sobie zadanie. Na te gnomy. Ej Boże, hopsy gnomy. No, brawo. Się. Nie baw się w akrobatę, bo ci zaraz pociacham cię. No. Dobrze. Gnomkuś. Tu jest jeszcze coś, ale nie sądzę, żeby tam był. Wow, myślałam, że wiem, gdzie są gnomy. A tu nie ma... Tu gdzieś nie ma go też? Wiem, że gdzieś na jakiejś wysepce jeden jest. I to nie jest na tej. Tam jest chyba. Tam coś stoi, widzicie? Popatrzcie. Tu. O, tu, 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 tu. Tak mi się wydaje, że tam jest. Ale ten drugi? To nie mam zielonego pojęcia. Hello, gnomie. Ahaha. A może gdzieś w tamtą stronę? No pokaż gdzie. Kurde. Wiem, że to tak prosto, że wiem gdzie dokładnie jest ten jeden. A tu nie, źle. W błędzie. Pieseł, szybciej, żeż. Ja cię proszę. Tutaj coś masz? Kolejny rubinek. Rubin. Wróćmy się może ten w stronę tych domków tamtych. Coś tu jest? Nie, nie widzę tu nic. W stronę tego wyjścia, czekajcie, teleportuję się może szybciej będzie. Znaczy sobie, mów ładniej, poprawniej.
Może w złą stronę, żebym poszła, bo niby w lewo, ale w lewo, które lewo? Lewo teraz jak idziemy, czy w lewo, prawo? Lewo, prawo. No, może faktycznie w drugą stronę. Madam. No dobra, zróbmy sobie. Upsy. Dobrze, czekajcie, ale ja najpierw bym chciała sprawdzić lewą, prawą stronę. Może gdzieś tu faktycznie jest. Skrzynka jest, ale nie gnom. No pieseł widzę, że jest skrzynka, no. Kozaki najemnika. Nie, tam nie ma gnoma. Czy tam gnom siedzi? Czy jestem... Co to tam jest? Tam widzicie, co to jest? Jakieś miejsce do strzału? O Boż. Ty i twoje miejsca do kopania. No i coś tam zaś wykopał. Boże, znalazł, wykopał. Szkoda, że sam nie kopiesz, tylko my musimy sobie wykopać. Jak coraz zrobię. Uki, gnomie, gdzie jesteś? Ja cię chcę szybko znaleźć. Bo jak nie, to będzie źle. No, fajnie. Frajnie. Już? Okej. A chciałabym sprawdzić, co jest. O to właśnie. Tylko, że to jest bardziej ten. Broń nie palna, tylko biała. No właśnie. A jak ja mam tam wskoczyć? Nie mam zielonego pojęcia. Halo, macie gdzieś tu tego gnoma? Czego nie macie? Tak będę 100 lat później szukać gnoma głupiego. Dobrze, ale chodźmy za ścieżką, bo... mamy wyeliminować te hopsy. Łop, sorry. A może gdzieś będzie tam, koło tych hopsów, ten gnom? No gdzie musimy iść, gro? Chciałam, że tam. Ale nie bardzo pokazuje nam tam, w tamtą stronę. No i gdzie? A jak ja mam do góry wskoczyć? Nie bardzo się da. Teraz mogę. Chyba. Też nie. Come on. Gro. Jejku. W którą stronę ja mam iść? No, kurczaki, jedne. No, gra, pokaż. Tu już byliśmy. No nie? Byliśmy tu. Przecież, więc... Ale nie wiem, gdzie jest ten gnom. Mamy tych śmiesznych tych. Już wszystkie hopsy wyeliminowane. W tą stronę coś. Nie, właśnie nie słychać go. Jakby gdzieś tu był, to by było go słychać raczej, no nie? Hello. No nie, nie słychać go nigdzie. Tam na dole? Nie, byliśmy tam, tam też nie było go. Tam się już leją. Tam może po drugiej stronie, tam, ale jak tam wyjść? Gra, pokażesz mi, jak wyjść tam, na tamtą stronę?
to raczej nie będzie gnoma. Chodź, szamanie. Nie, tu raczej go nie ma. No ja mam nadzieję, że kurde pokaże nam tego hopsy. Tak mylę hopsy z gnomami. Będzie gdzieś tu, kurcze. Kurcze, pieczone. Co, już wszystkie? UBS-y? Może tu będzie? O. Proszę, gnomie. Abym się bardzo cieszyła. Wszystkie? Nie, jeszcze... No, come on, przed tobą jest. No. Skarb, tak, słyszę skarb. Słyszę skarb. Widzieliśmy skarb tam. Gdzieś tu był. No, tu jest. A gnoma dalej nie ma. Nie ma. Znikł. Oszedł sobie. Twierdził, że kolegę mu też tam gdzieś... załatwili, więc sobie poszedł. No ale tu też nie ma tego. Kurde, wpienie się i to bardzo. Kurde, patrzę na... Tak, patrzę już się... Patrzę na tą... Gdzie to mniej więcej jest ten kurde gnom, no. I dalej nie wiem, gdzie tu jest. Dobrze, teleportujemy się szybko tam do tego gościa. No, teleport. Ja widzę gdzie, ale... Kurde, no. W lewo, w nasze lewo. Dobrze, zaraz jeszcze raz spróbuję. Yay! The islands are just there. I reckon you'll have to swim, unless you have a boat on you. You've done it. If we turn our caravans upside down, they should float, right? Yes, I'm sure that will be fine. Robin i jego ludzie mogą teraz wieść spokojny żywot na indylicznych, spokojnych i zmoczonych krwią hobesów wyspach, które zostały przez ciebie spacyfikowane. Hobesy, nie wyspy. Kurde, gro. A tu do góry co jest? A może tu do góry? Wow. Wow, gro. Bym się kurde nagoniła jak głupia. Żegnaj. Nie gwiszcz na pieska. No dziś skończymy sobie ten odcinek. Wow, dobrze, że mi się udało to zrobić, bo bym się bardzo wpieniała dalej. No dziś w następnym odcinku prawdopodobnie jeszcze udam się tam do tej okolicy Aurory tam. Wiem, że w jednym mam jednego tego gnoma i w drugiej lokacji tam jest 4, więc tak akurat będziemy mieli. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie. No i co? Słyszymy się w następnym odcinku z gry Fable 3. Cześć!